Cześć, tu Aga Kopczyńska, agamasmaka.pl Na co dzień pomagam ludziom lepiej żyć dzięki temu, że lepiej jedzą. Dziś chciałabym. Powiedzieć Ci o takich 10 modnych dietach i o tym, czy warto na nie przechodzić, jakie mają plusy, minusy z takiej mojej dietetycznej perspektywy, też z perspektywy pracy z różnymi osobami. Bardzo często osoby, które do mnie trafiają, pytają mnie o konkretne diety, czyli dużo osób nie mówi proszę mi powiedzieć, jak ja powinnam się żywić przez wzgląd na mój stan zdrowia, mój sposób życia i tak tylko czy na przykład taka dieta byłaby dla mnie dobra, czyli dieta o nazwie X, o die dieta o nazwie Y. I naprawdę bardzo dużo, szczególnie kobiet, z którymi pracuję, ma już za sobą jakieś żywieniowe eksperymenty. I dużo osób też jest przekonana, że żeby schudnąć lub poprawić stan zdrowia, to koniecznie trzeba wdrożyć jakiś popularny styl odżywiania. No, taki promowany w internecie. No i teraz pytanie, czy te wszystkie diety promowane w internecie, czy one faktycznie są warte uwagi? No niektóre tak, inne nie, a inne nawet zdecydowanie nie. I chciałabym Ci powiedzieć o tych 10 dietach, które wybrałam, o które często do Staje, dostawałam pytania, i które też pojawiają się w przestrzeni internetowej ich jest zdecydowanie więcej i być może tę listę rozszerzę i dogram kiedyś kolejne takie zestawienie z kolejnymi modnymi dietami. Mam nadzieję, że, ten, że to nagranie pomoże Ci zdecydować, które działania żywieniowe w ogóle warto rozważać. Generalnie coraz większą popularnością w internecie cieszą się tak zwane diety alternatywne i one zwykle polegają na takiej intencjonalnej rezygnacji z niektórych pokarmów lub nawet całych grup pokarmów, czyli siłą rzeczy są to diety eliminacyjne, bo eliminujemy różne składniki. Czyli niektóre osoby eliminują na przykład gluten, nabiał i nie zawsze dlatego, że nie mogą spożywać, tylko po prostu nie chcą. Myślę, że coraz częściej w ogóle można mówić o takim reżimie żywieniowym nawet czyli ten reżim może obejmować nie tylko to, że odstawia się konkretny produkt czy składnik diety, ale także trzeba w określony sposób przygotowywać posiłki. Albo na przykład ym, zmienia się rytm ich spożywania. Zwykle jest on jakiś niekonwencjonalny. Czasami diety na tym bazują. Oczywiście moda na diety nie jest niczym nowym, ale naprawdę w ostatnich latach ta oferta, tak? Internetowa bym to tak nazwała. Tych diet się strasznie rozwinęła i wiele osób na tym zarabia. I warto być tego świadomym. Generalnie Początek rozwoju biznesu dietetycznego to, to już 50 lata XX wieku, i wtedy pojawiła się taka dieta y, doktora Penningtona, to była taka dieta wysokotłuszczowa, później dieta Hollywood. Tarsi z Was być może gdzieś taką nazwę słyszeli: dieta Hollywood, ona y, ograniczała węglowodany głównie. No i mamy teraz XXI wiek, a tendencja do tworzenia nowych koncepcji dietetycznych, których łakną zagubione osoby, które chcą sobie pomóc, trwa w najlepsze, a moim zdaniem, zaczyna. Nawet ta tendencja pędzić. Zacznijmy od diety według grup krwi. Ta dieta już okres swojej świetności ma za sobą, okres tej takiej swojej największej popularności, ale mimo wszystko to jedna z diet, o której jestem pytana najczęściej. Według jej koncepcji dobór spożywanych produktów powinien zależeć od tego, jaką mamy grupę krwi. Dla przeciętnego zjadacza chleba to taka koncepcja może wydawać się logiczna. Wszak wiemy, że różnimy się od siebie i przecież mamy różne grupy krwi, czyli oczywista oczywistość, czyli trzeba po prostu dopasować indywidualnie dietę. Niestety. Koncepcje, na których y, bazuje ten rodzaj diety, nie mają uzasadnienia naukowego. Y, jest to dieta z założenia przeznaczona do długotrwałego stosowania według y, twórcy, tak? Ale niestety tak naprawdę nie uwzględnia indywidualnych potrzeb zdrowotnych, mimo pozornej indywidualizacji, czyli pozornie wygląda tak, jakby to było indywidualnie dopasowane, ale przede wszystkim bierze się pod uwagę po prostu grupę krwi, a nie, a nie stan zdrowia człowieka, tak? I ponieważ nie bierze się tu pod uwagę konsekwencji zdrowotnych, jakie dana osoba poniesie. Się, żywiąc się długoterminowo w ten sposób i redukując często wartościowe składniki diety, to moim zdaniem jest to po prostu dieta potencjalnie niebezpieczna. To trochę tak, jakby powiedzieć, że osoby z blond włosami powinny jeść mięso i ryby, a unikać produktów zbożowych, a np. bruneci i brunetki przejść na wegetarianizm. Dla rudych np. zaserwujmy mięso i mleko, a dla łysych coś tam jeszcze. No dobra koniec tych moich wymysłów, ale mniej więcej taki jest sens moim zdaniem owych zaleceń. Dieta ta nie ma w moim poczuciu żadnych dobrych stron, no chyba że wylądujesz w grupie osób, którym zaleca się wysokie spożycie produktów roślinnych, wtedy z dużym prawdopodobieństwem wyciągniesz z tego korzyści, ale też nie zawsze, bo może trafić na osobę, która na przykład, no nie wiem, powinna ograniczać błonnik, bo choruje. Na, na jakąś chorobę przewodu pokarmowego i musi z tym błonnikiem uważać. Dieta ta oczywiście została wypromowana swego czasu jako odkrywcza, dopasowana indywidualnie, ale tak naprawdę nie ma tutaj żadnego głębszego sensu. Kolejnym przykładem takiej popularnej diety jest dieta makrobiotyczna. Ona została już opracowana w 1911 roku przez Japończyka Oszawę. Podział produktów spożywczych w tej diecie bazuje na filozofii pierwiastka żeńskiego i męskiego, czyli in. Young. Ja nie jestem filozofką, więc odniosę się tylko do aspektów takich typowo żywieniowych tej diety. Podstawą tej diety są niełuskane, pełne ziarna zbóż, czyli np. brązowy ryż, jęczmień, kukurydza, prosożyto, owiec, gryka. Wyklucza się produkty zbożowe przetworzone, czyli mąki już i kaszy to są już potencjalnie takimi produktami bardziej przetworzonymi. Tak? Ważnymi elementami żywienia są tu również rośliny strączkowe, nasiona i orzechy. Zaznacza się, że świeże warzywa powinny stanowić około 25-35% diety, a owoce należy spożywać w umiarkowanych ilościach. Wykluczone są tłuszcze zwierzęce, napoje gazowane, soki, używki, produkty mleczne również i niektóre warzywa, głównie piankowate się wyklucza i trochę się też tam nimi straszy, czyli ziemniaki, bakłażany, pomidory, papryka. Osobiście nie mogłabym żyć bez tych produktów. No, i z mięsa jest dozwolone mięso, białe mięsory. Bez wątpienia mamy tu wiele wartościowych produktów, bo mamy pełne ziarna zbóż, rośliny strączkowe, nasiona, orzechy, warzywa, owoce, choć one są w ograniczonych ilościach. Natomiast proporcje tych składników nie są zgodne z zaleceniami zdrowego żywienia, które opierają się na badaniach naukowych. Brakuje mi tu też dobrych źródeł wapnia, no ale nie tylko wapnia, bo może na tej diecie zabraknąć żelaza. Tym bardziej, że dieta jest no wysokobłonnikowa, a nadmiar błonnika, jednak może upośledzać wchłanianie składników mineralnych. Poza tym dieta zakłada eliminację lub ograniczenie wartościowych składników, takich jak owoce, czy warzywa psiankowate, więc ym, no na pewno ta dieta pozwala na redukcję masy ciała tyle że możemy to osiągnąć w zdrowszy sposób żeby nie nabawić się na niedoborów są też sytuacje kiedy ten rodzaj odżywiania może być niewskazany a nawet szkodliwy mowa tu głównie na przykład o pacjentach ze schorzeniami z niektórymi schorzeniami przewodu pokarmowego może być tu mowa o pacjentach niedożywionych wyniszczonych szczególnie niewskazane jest także stosowanie tej diety w przypadku dzieci kobiet w ciąży osób chorujących na osteoporozę nadczynność tarczycy czy kamicę nerkową czyli podsumowując i upraszczając Sporo w tej diecie wartościowych składników, no ale nie grają tu proporcje, no i moim zdaniem są naprawdę bezsensowne wykluczenia. Kolejna trzecia dieta, o której chciałabym Ci powiedzieć, to wegańska dieta witariańska, czyli dieta surowa. Dieta witariańska jest popularna wśród. YouTuberów i wielu innych twórców internetowych. Idea tego sposobu żywienia nie pozwala na obróbkę termiczną żywności, wyłączając podgrzewanie produktów spożywczych do temperatury 41 stopni. Zwolennicy diety witarińskiej twierdzą, że produkty nieprzetworzone zachowują pełnię wartości odżywczych, podczas gdy wysoka temperatura powoduje denaturację białka, a więc enzymów obecnych w żywności. W związku z tym no, nie powinniśmy przetworzonych termicznie produktów jeść. Podstawą diety oczywiście tutaj jest dużo rodzajów tych diet y, surowych, ale generalnie podstawą diety są surowe warzywa i owoce. Obecne są również orzechy, pestki, nasiona, kiełki. Z mojego punktu widzenia, i też z punktu widzenia wielu ekspertów, brakuje tu często dobrych źródeł. Białka. Występuje też wiele substancji antyodżywczych. Generalnie dieta jest trudna do zbilansowania i niedoborowa niestety, bo szczególnie problematyczne jest dostarczenie odpowiedniej ilości białka, a tym samym, no wiadomo, w produktach białkowych mamy żelazo, mamy często wapń, cynk. Nie wspominając już o witaminie B12, tę też trzeba tutaj suplementować. Dieta ta na dłuższą metę jest też problematyczna w przestrzeganiu jej zasad. Pozytywne strony tego sposobu żywienia bez wątpienia są, no to niska zawartość tłuszczów nasyconych, duża ilość błonnika, brak cholesterolu pokarmowego, wysoka gęstość odżywcza pokarmów, wysoki potencjał też przeciwzapalny, tak, bo, bo jest tu dużo tych warzyw i owoców. No niemniej w konfrontacji z zagrożeniami zdrowotnymi, a więc z możliwością wystąpienia anemii, niedożywienia, nawet zaniku miesiączki u kobiet, dieta witariańska bez modyfikacji jest pomysłem moim zdaniem niebezpiecznym, a niestety no rekomendowanym przez niektóre osoby ze świata internetu jako sposób na życie. Także nie polecam. To znaczy polecam oczywiście zwiększanie produktów roślinnych, nieprzetworzonych w diecie, ale naprawdę można to zbilansować tak, żeby niczego w diecie nie brakowało. Dieta. Czy post powinnam powiedzieć doktor Dąbrowskiej? To czwarta dieta, o której chciałabym Wam powiedzieć. Ta dieta bazuje na idei, tu cytuję samonaprawiania i oczyszczania się organizmu oraz na wieloletniej praktyce lekarskiej doświadczeniach autorki diety, o której na pewno kiedyś słyszeliście. Zasady postu obejmują mocne ograniczenie kaloryczne do 800 kalorii. Podstawą jedzonych posiłków są owoce i warzywa. Wyklucza się tutaj uwaga, te które obfitują. Z Obfitują w skrobie i węglowodany. No i cy pełny cykl tego postu to 42 dni. Jest kilka etapów. Najpierw eliminuje się kawy, mięso czy też produkty nietolerowane. Następnie wdraża się post yy, razem z aktywnością fizyczną. Następnie jest wyjście z postu, no i później yy, osoba wraca do żywienia pełnowartościowego. No i zachęca się klientów do okresowego powracania do postu. Dla mnie problematyczne jest to, że, że te zalecenia nie uwzględniają indywidualnych potrzeb organizmu, czyli przede wszystkim zapotrzebowania kaloryzmu. Wiadomo, że każdy ma inne zapotrzebowanie kaloryczne, wieku, wzrostu, masy ciała, aktywności i też istniejących schorzeń. E, dieta ta jest niedoborowa, bo niedostatecznie e, nie, spożywa się tutaj niedostateczną ilość białka, też tłuszczu, niektórych witamin, składników mineralnych. No i jakie są zagrożenia stosowania tego typu diety? No przede wszystkim e, wzmożony rozpad mięśni, więc może dojść do zbyt szybkiego, niekontrolowanego chudnięcia. I ja widzę też takie zagrożenia. Zagrożenie, jak zaburzenie relacji z jedzeniem, efekt jojo, później, kiedy, kiedy osoby wracają do normalnego stylu żywienia, niedobory pokarmowe, no i też zwykłe osłabienie. Pozytywnym elementem, jak dla mnie jedynym, tego systemu żywienia jest wprowadzenie diety warzyw i owoców, a więc produktów obfitujących w składniki odżywcze i wyrobienie w pacjencie nawyku sięgania po nie. To znaczy, jest ich tam dużo i to, to jest podstawą w zasadzie diety, więc ym, osoba, która stosuje taki post, być może wdraża ym, właśnie taki nawyk spożycia większej ilości warzyw i owoców. Niestety wszystkie osoby, które do mnie trafiały po tego typu kuracjach, miały różne problemy, np. przykład dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, niedobory pokarmowe, nagły przyrost masy ciała po powrocie do tak zwanego normalnego żywienia. Więc generalnie jestem przeciw. Piąta dieta, o której chciałabym ci powiedzieć, to tak zwany post przerywany, intermittent fasting. Ten typ diety polega na powstrzymaniu się od przyjmowania posiłków w określonym czasie. I są różne odmiany tego postu przerywanego. Najbardziej takie powszechne jest wydłużenie przerwy w posiłkach w ciągu dnia, czyli np. powstrzymujemy się od śniadania na rzecz zjedzenia dopiero obiadu, lub po prostu bardzo wczesna kolacja ma miejsce, czyli np. o godzinie 17 czy 18. I wtedy to też możemy mówić o poście przerywanym, tak? Czyli że wydłużamy tą przerwę między posiłkami. Albo ym, ten post przerywany może mieć też taką formę ograniczania kalor kaloryczności w określonych dniach. Na przykład co drugi dzień obniżamy kaloryczność o kilkaset kalorii. No i etapy tego postu przerywanego zależą od rodzaju żywienia, od rodzaju diety. I ym, może być. W sumie ten posprzerywany, skuteczny, jeżeli chodzi o redukcję masy ciała, tak jak każda inna dieta odchudzająca. Dla niektórych osób. Y będzie to jak najbardziej rozwiązanie do rozważania. No, znam osoby, które sobie chwaliły takie rozwiązanie, ale to były osoby, które wypracowały sobie taki fajny, bezpieczny model i opierały dietę na właściwych produktach. Nie, nie tworzyły jakichś takich niepotrzebnych eliminacji. Ale ten rodzaj diety może być bardzo problematyczny w niektórych sytuacjach. Na przykład u sportowców, ale także u pacjentów z niektórymi schorzeniami układu pokarmowego, na przykład przy refluksie żołądkowo-przełykowym, bo te przerwy między. między te, tą przerwę między. Ostatnim posiłkiem jednego dnia, a pierwszym, następnego, jak się wydłuża, to niestety może to intensyfikować objawy. Więc kiedy chcesz wprowadzić taką dietę, to naprawdę warto to przemyśleć, skonsultować ze specjalistą konkretny kształt tej diety, bo być może są u Ciebie przeciwwskazania, także warto to przemyśleć. No i tak naprawdę liczy się, co jesz, nie tylko. Jak długo w ciągu dnia nie jesz, ale, ale co jesz i czy jesteś w stanie dostarczyć sobie odpowiednią ilość kalorii i składników odżywczych. No i też nie można zapomnieć tutaj o aspektach takich psychodietetycznych, bo pod tym względem to, to będzie rozwiązanie tylko dla części osób i nie w każdym przypadku dobrze wpłynie to na relacje z żywieniem, w niektórych przypadkach dobrze, w innych. Nie. Kolejną dietę, którą chciałabym z tobą omówić, to jest dieta śródziemnomorska. Tę dietę omawiam teraz, dlatego żeby nie było, że krytykuję wszystkie diety, bo, bo właśnie to jest taki sposób żywienia, który często promuję i który polecam moim pacjentom. Jej stosowanie wiąże się naprawdę z wieloma korzyściami i to według badań naukowych. Czyli to nie jest jakaś taka oferta dietetyczna stworzona przez, przez marketingowców, którzy chcą coś sprzedać, tylko naprawdę sprawdzony naukowo model żywienia. Stosowany był. I tu mówię celowo był wcześniej przez mieszkańców basenu Morza Śródziemnego. Teraz ta dieta na terenie Grecji, Włoch czy Hiszpanii, y, taka codzienna dieta przeciętnego zjadacza chleba wygląda zupełnie inaczej. Więc, y, więc y, wróćmy do korzeni. Tak? tak jak ta dieta śródziemnomorska docelowo powinna wyglądać i jak wyglądała kiedyś, ona aktualnie jest wykorzystywana właśnie w profilaktyce i leczeniu niektórych schorzeń dietozależnych. Bo, bo jakie są główne składniki tej diety? No więc y, mamy tutaj przede wszystkim warzywa i owoce. I one mogą być spożywane bez ograniczeń, pełnoziarniste produkty złożowe tu mamy, mamy rośliny strączkowe, mamy też ryby i owoce morza, pojawiają się tu, tu też regionalne sery, na przykład feta, fermentowane produkty mleczne, czyli jogurty, no i zamiast masła i innych tłuszczów pochodzenia zwierzęcego, podstawą jest tutaj oliwa z oliwek. Mamy tutaj także sporo czosnku, cebuli, ziół, więc są to wszystko składniki o takim wysokim potencjale antyoksydacyjnym, czyli przeciwzapalnym. Zakazany w diecie jest mięso wieprzowe z umiarem spożywać Mięso drobiowe, baranie i do posiłków również z umiarem można spożywać niewielkie ilości czerwonego wina wytrawnego. Dieta śródziemnomorska opisywana jest w literaturze nie tylko jako zdrowa, ale także bezpieczna, pod warunkiem, że ona jest odpowiednio zaplanowana, ale to dotyczy każdej diety. Musi być urozmaicona i, i w takiej sytuacji, kiedy jest odpowiednio zbilansowana, dopasowana do danej osoby, to ułatwia utrzymanie. Prawidłowej masy ciała, może być stosowana praktycznie bez ograniczeń czasowych, bo my tu nie mamy żadnych takich eliminacji, które by przekładały się na potencjalne niedobory pokarmowe. Sprawdza się bardzo w chorobach o podłożu zapalnym, obniża ryzyko zachorowania też na niektóre schorzenia cywilizacyjne i taki. Podstawowy aspekt, na jej korzyść przemawia fakt, że jest dość e, prosta do ogarnięcia. To znaczy jej zasady, ale i stosowane w niej produkty nie są wydumane, są dostępne i naprawdę wierzcie mi, że dużo osób kojarzy taki ogólny koncept diety śródziemnomorskiej. Czyli jak ja wielu pacjentom mu, mówię, że proponuję im dietę śródziemnomorską, to oni już mniej więcej wiedzą, na które składniki postawić. Mniej więcej wyobrażają sobie tę kuchnię grecką, kuchnię włoską, hiszpańską i, i, i ja staram się w taki sposób właśnie im tłumaczyć, które składniki tych diet. Przed laty bardzo dobrze wpływały na, na zdrowie mieszkańców basenu Morza Śródziemnego. Kolejną dietą, o której chciałabym Ci powiedzieć, która jest warta uwagi, to jest dieta DASH. Być może zdarzyło Ci się słyszeć już tę nazwę. Jest ona pewnie nieco bardziej popularna w kręgach dietetyków i lekarzy niż przeciętnego zjadacza chleba, ale chciałabym ci o niej powiedzieć, bo akurat warto się nią zainteresować i kilkoro moich pacjentów nawet mnie o nią pytało i nawet się z tego cieszyłam. W Polsce aktualnie odnotowujemy pandemię chorób układu krążenia. A właśnie dieta DASH jest taką dietą zapobiegającą, leczącą na ciśnienie tętnicze. No i co ona zakłada? Ograniczenie spożycia tłuszczu, nasyconych kwasów tłuszczowych, cholesterolu, czyli można powiedzieć, że tych produktów odzwierzęcych, tak, bo to one są źródłem tych, tych składników. Zakłada ona umiarkowaną podaż białka, czyli taką w sam raz. Zwiększamy tutaj spożycie produktów pełnoziarnistych. Jest tutaj też wysokie spożycie warzyw i owoców, nawet do 9 porcji na dzień. I ym, produkty mleczne. Z pożywamy tylko w formie takiej niskotłuszczowej do dwóch, trzech porcji dziennie. Czyli jak pewnie kojarzysz i zauważasz, ta dieta DASH ma wiele takich punktów wspólnych z dietą śródziemnomorską, którą przed chwilą omówiłam i dlatego teraz też też opowiadam właśnie o tej diecie DASH. Natomiast ona stosowana bywa ściśle leczniczo, profilaktycznie również, bo wiemy, że takie choroby cywilizacyjne, nadciśnienie tętnicze często ma również podłoże tutaj genetyczne, także jeżeli wiemy, że mamy na przykład w rodzinie ryzyko zaistnienia tego nadciśnienia już pojawiają się pierwsze symptomy, to warto nawet profilaktycznie taką dietę zastosować. Ona jest bezpieczna, bo i zalecenia opierają się na zasadach zdrowego odżywiania, tak? więc tutaj też nie ma jakichś wielkich niebezpieczeństw wynikających z eliminacji jakichś wartościowych składników. Także jesteś, jeśli jesteś w grupie ryzyka, to warto ją rozważyć. Warto i yy, polecam zapytać dietetyka o ten rodzaj diety, bo jeżeli ona będzie odpowiednio zbilansowana, odpowiednio zaplanowana, to naprawdę może być skuteczna. Teraz, jak jesteśmy w kręgu, Mm, tych diet, takich śródziemnomorskich, powiedzmy, to yy, chciałabym ci powiedzieć o ósmej takiej diecie, którą być może kojarzysz. Ja jestem osi, rocznik 8.3 i kojarzę tę dietę w sensie takim marketingowym, jeszcze z okresu dorastania. To jest dieta plaż południowych South Beach. I tę dietę znam doskonale, bo tę dietę stosowała nawet swego czasu moja mama. Nawet pamiętam, miałyśmy w domu książkę na jej temat, gdy byłam nastolatką. I, i ta dieta właśnie mocno inspiruje się dietą śródziemnomorską, tylko pytanie, czy efekt jej stosowania jest równie ciekawy. Jej twórcą był dr Artur Agatson. To był kardiolog z Uniwersytetu w Miami. Dieta zakładała ograniczenie zarówno naturalnych, jak i wysoko przetworzonych produktów węglowodanowych, czyli to taka też jedna z tych takich diet, no można powiedzieć niskowęglowodanowych. węglowodanowych. Zwiększało się w niej spożycie białko, białka i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, czyli tych tak zwanych zdrowych tłuszczów. Kształty diety wynika z przekonania, że spożycie węglowodanów, tych głównie łatwo przyswajalnych, sprzyja zwiększaniu masy ciała. No jest to uproszczone podejście zdecydowanie. Ta dieta też obejmowała Trzy etapy. Tak, zauważcie, że te diety, takie marketingowo dobrze promowane, one zwykle mają etapy, tak? które, które trzeba przy, przechodzić w odpowiedni sposób. Tak, to się naprawdę bardzo dobrze sprzedaje. W pierwszym etapie eliminowało się sporo produktów, w drugim wprowadzało się je stopniowo, aby w trzecim etapie już jeść normalnie, ale dalej unikało się nawet w tym normalnym jedzeniu produktów o wysokim indeksie glikemicznym. No i co sądzę o tej wiecie? No, na pewno ograniczenie tych cukrów prostych, produktów takich węglowodanowych, wysoko przetworzonych czy nasyconych kwasów tłuszczowych yy, jest słuszne i może przynieść oczekiwany efekt w postaci właśnie ubytku masy ciała. No niestety po zaniechaniu przestrzegania tych restrykcji yy, dieta prowadzi bardzo szybko do efektu jojo i tak to też było u mojej mamy. Przytyła znowu po powrocie do normalnego żywienia, mimo że uważała na te produkty o wysokim indeksie chemicznym, unikała ich raczej. Natomiast no, no efekt jojo w takich dietach często ma miejsce tak czy siak. Ponadto może tutaj pojawić się problem z odpowiednim zbilansowaniem posiłków, bo na tej diecie no, brakuje niektórych składników. Można nabawić się niedoborów wapnia, witamin z grupy B, może wystąpić tutaj nadmiar fosforu w diecie. Podsumowując, lepiej przejść na klasyczną dietę śródziemnomorską, zamiast kombinować właśnie z tą e, marketingowo rozkr rozkręconą koncepcją. Dziewiątą dietą, o której bym chciała Ci powiedzieć, to dieta doktora Ornisza. Ona też była swego czasu bardzo popularna w sieci, ale to już. E... W ostatnich latach, bym powiedziała. No i w sumie szkoda, że ustąpiła miejsca wielu innym, mniej bezpiecznym trendom żywieniowym, które są teraz lepiej promowane. Ja doktora Ornisza bardzo lubię, cenię i swego czasu połknęłam. Jego bardzo ciekawą książkę. Ta dieta jest dietą leczniczą stosowaną w chorobach układu krążenia. To dieta wegetariańska, ubogotłuszczowa. Zaleca się w niej wysokie spożycie warzyw i owoców. Obfituje na wartościowe węglowodany złożone, czyli produkty pełnoziarniste. Zawiera spore ilości błonnika pokarmowego. W diecie występują również rośliny strączkowe, odtłuszczone produkty mleczne i białko jaja. Wyklucza się z diety mięso, także drób i ryby, oliwę, z oliwek, masło, margarynę majonez. Brzmi strasznie i naprawdę nisko tłuszczowo prawda? Doktor Ornisz w swoich publikacjach podkreśla jednak, że interwencja dietetyczna zależy od aktualnego stanu zdrowia, czyli nie wszyscy będą zmuszeni do drastycznych cięć w ilości tłuszczu na przykład. Pacjenci chorujący na miażdżycę zachęcani są do bezwzględnego przestrzegania zasad diety. Zalecenia dietetyczne doktora Ornisza łączą się z zaleceniami dotyczącymi stylu życia, czyli on włącza jeszcze do tego regularną aktywność fizyczną, medytację, pojawiają się wskazówki dotyczące suplementacji. No i w sumie ta dieta wykazuje dość. Dużą skuteczność, umożliwia nawet cofnięcie się zmian miażdżycowych, umożliwia um, spadek cholesterolu we krwi, obniżenie ryzyka choroby niedokrwiennej serca, poprawia też wrażliwość na insulinę, ale literatura wskazuje na możliwe niedobory, bo tutaj um, mogą być problemy w diecie z podażą wapnia, cynku, witaminy E B12, więc lepiej stosować tego rodzaju diety pod opieką specjalisty, natomiast sam koncept doktora Ornisza jest bardzo ciekawy wart uwagi i jego książka uważa. Też jest warta przeczytania. Kolejną jako dziesiątą dietę chciałabym omówić dietę adwentystów dnia siódmego. Nie wiem, czy zdarzyło Ci się słyszeć o tej diecie, czy, czy w ogóle o tej społeczności. Możliwe, że nie, ale ja mówię o niej dlatego, że jest ona zwykle znana osobom związanym zawodowo z żywieniem i w ogóle ze zdrowiem w ogóle. Ponieważ są dostępne badania dotyczące wpływu diety adwentystów dnia siódmego na stan zdrowia członków tej społeczności, to jest chrześcijańska grupa religijna, kiedyś yy, zdarzyło mi się polecać wam książkę Niebieskie Strefy Dana Butnera, I właśnie w tej książce można przeczytać o żywieniu kalifornijskiej społeczności adwentystów dnia siódmego. I jest to bardzo ciekawe. Yy, dieta ta jest dość mocno osadzona w praktykach religijnych, bo w adwentyzmie podkreśla się rolę ciała jako świątyni Boga, w związku z tym postuluje się zaniechanie stosowania używek, czyli alkoholu, tytoniu, kofeiny i przestrzeganie zasad zdrowego stylu życia. Adwentyści unikają też pokarmów uznawanych w Biblii za nieczyste, czyli na przykład wieprzowiny. W środowisku tym nie zaleca się spożywania mięsa w ogóle i większość osób z tej społeczności, przynajmniej tej kalifornijskiej, to wegetarianie lub weganie, a jedynie nieliczna grupa spożywa okazjonalnie mięso, czyli można ich nazwać fleksitarianami. Czyli jakbyśmy mieli tak jakby zebrać zasady tej diety w kilku słowach, to tak, no mamy znowu wysokie spożycie warzyw i oboców, obecność produktów pełnoziarnistych w diecie, czyli ryż, na przykład brązowy, jakieś kasze, ciemne pieczywo, regularne spożycie roślin strączkowych jako źródła białka, regularne spożycie orzechów, unikanie żywności wysoko przytworzonej, picie dużej ilości wody, dbałość o zachowanie należnej masy ciała, unikanie przejadania się. Do tego dochodzą są jeszcze aspekty, które coraz częściej są podkreślane w medycynie stylu życia, czyli dbałość o relacje społeczne, unikanie stresu, regularna, umiarkowana aktywność fizyczna. Prawdopodobnie właśnie z powyższych kwestii wynika długowieczność reprezentantów tej społeczności, bo nawet 90- czy 100-letni Adwentyści zachowują aktywny tryb życia. Dieta Adwentystów rozumiana jest jako taki sposób na życie, no i w sumie świetnie, bo to przynosi pozytywne. Efekty. Mam nadzieję, że, że te moje opowieści o tych e, dietach, stylach odżywiania, dość popularnych i mniej popularnych. E... Okazały się dla ciebie ciekawe. Zawsze, ilekroć będziesz rozważać w ogóle wdrożenie jakiejś chwalonej w internecie czy mediach diety, to naprawdę warto zweryfikować sens i bezpieczeństwo stosowania tej diety u specjalisty, ale również w literaturze naukowej. I muszę ci się przyznać, że nie znam osoby, która nie wymagałaby zindywidualizowania zaleceń dietetycznych. Czyli nawet zdrowe osoby mają określony styl życia, preferencje, oczekiwania względem odżywiania. Ale również mają różne ryzyko wystąpienia określonych chorób w przyszłości. Z mojej perspektywy naprawdę warto poszukać takiej diety, która będzie dla nas optymalna, odżywcza i, i profilaktyczna, a nie iść za modami bardziej ze swoimi potrzebami, celami, stanem zdrowia. Czyli nawet jeżeli uznamy, że ktoś wymaga stosowania jakiejś diety lub ona by była wskazana, na przykład dieta śródziemnomorska, czy dieta ornisza, czy, czy dowolna, to i tak warto ją zindywidualizować, a w tym pomoże ci specjalista, a nie jakaś tam strona internetowa, a nie jakieś, jakieś założenia super, hipermodnej diety, która musi koniecznie być wprowadzana etapami i koniecznie, Przebiegać według czyjegoś widzi mi się, bo ktoś stworzył sobie taki system, który się po prostu fajnie sprzedaje. Więc naprawdę warto weryfikować. I dopasowywać dietę do swoich potrzeb, bo każdy z nas jest inny i nie tylko dlatego, że mamy różne grupy krwi, ale także dlatego, że po prostu jesteśmy totalnie odrebnymi jednostkami z różną historią chorób, dziedzictwem genetycznym, stylem życia. Każdy z nas żyje też w trochę innym środowisku. Pozdrawiam Was serdecznie, zachęcam do śledzenia moich podcastów, nagrań na YouTube, a także do odwiedzenia mnie w social mediach na Instagramie i na Facebooku, a przede wszystkim na stronie agamasmaka.pl. Pozdrawiam cześć.